W sobotę miłośnicy języka polskiego podczas trzeciej edycji Dyktanda Aktywnych organizowanego przez Legionowski Zespół Szkół nr 3 mogli sprawdzić swoją znajomość ortografii. W tym roku patronat nad imprezą oprócz prezydenta Legionowa objął także legionowski starosta, przez co dyktando stało się sprawdzianem o wymiarze powiatowym. Wystartowało w nim ponad 50 osób, wiele z nich po raz pierwszy. Bardzo dobrze się bawiłam i uważam, że każdy powinien spróbować. Przynajmniej jest to fajny sposób spędzenia czasu i dowiedzenia się czegoś więcej o sobie. Jak co roku dyktando miało swój temat przewodni. Pierwsze było poświęcone Euro 2012, drugie Legionowskiemu Centrum Komunikacyjnemu, a tegoroczne historii Legionowa. W związku z tym, że w bieżącym roku mamy wiele uroczystości związanych z wydarzeniami historycznymi, także takie również przesłanie będzie tegoroczny dyktant. Dla niektórych uczestników taka tematyka okazała się sporym ułatwieniem. W tekście dyktanda pojawiło się bowiem kilka specjalistycznych zwrotów i historycznych nazwisk. Ja już jestem trzeci raz na tym dyktandzie i jestem historykiem. Wiele rzeczy wydawało mi się, że i rzeczywiście moja wiedza zewnętrzna, przypadkowa w tym wypadku, rzeczywiście przydała się. Natomiast dyktanda nie są łatwe. Nie są łatwe, ale wiele rzeczy piszemy tak na swoje wyczucie. Na pewno bardzo pomoże czytanie, przypomnienie sobie pewnych zasad. Autorką dyktanda była Jadwiga Wojtulewicz, nauczycielka języka polskiego w zespole szkół nr 3. Jak sama przyznała, praca nad tekstem nie jest skomplikowana, bywa za to czasochłonna. Cały proces polega na tym, że ja dużo wcześniej wiem, jaki jest temat, czyli w jaki sposób tam trochę podświadomie mój umysł działa, pracuje i tworzą mi się jakieś połączenia wyrazowe, ale nie pracuję na tym w sposób świadomy, po prostu mam taki umysł. Później zasiadam do pisania, przychodzi mi do głowy po prostu samorzutnie, pierwsze zdanie i za tym idzie ciąg dalszy. Później następuje obróbka. Czyli żmudne sprawdzanie ze słownikiem każdego słowa i zwrotu oraz nadawanie tekstowi odpowiedniego rytmu i melodii. Ostatni etap to leżakowanie. Ten tekst sobie po prostu leży kilka dni przed dyktantem. Staram się to robić wcześniej, żeby mieć czas na jakieś odblokowanie się w umyśle, może jakieś trudności, czy może jakiegoś ciekawszego wyrazu. No też taka trochę rzemieślnicza praca. A efekt? Jak antenat nasz bez wąsy. Było kilka słów, których nie znam. Także popierałam się bardziej na zasadach gramatycznych, które występują w języku polskim. Ale takie spolszczone słowa nie były mocno skomplikowane, bo jak ktoś czyta, to mniej więcej się orientuje, jak to powinno wyglądać. Bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa, bo uważam, że jest to wspaniała rzecz, która mobilizuje, która nakazuje, jeśli już ktoś się zdecyduje, przypomnieć sobie też pewne zasady. A to jest z korzyścią dla nas, dla naszego życia i pracy. Zwycięzcę trzeciego dyktanda aktywnych poznamy po zakończeniu etapu finałowego. Weźmie w nim udział 10 osób, które w sobotnim dyktandzie popełniło najmniej błędów.